W konkursie dokumentalnym chciałabym polecić film Bitwy, czyli Battles, w reżyserii Isabelle Tolener. To jest, powiedziałabym, taki esej dokumentalny. Esej o wojnie, ale z dość ciekawej perspektywy, dlatego że on pokazuje, w jaki sposób wojna, czy wojny, które zakończyły się wiele lat temu, w dalszym ciągu zostawiają ślad. Zostawiają ślad w pamięci, w pejzażu, w świadomości mieszkańców tych terenów, gdzie te konflikty wojenne się toczyły. Czasem ta wojna jest niemalże jakby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Reżyserka kręciła ten film w 4 różnych miejscach Europy, w Belgii, na Łotwie, w Albanii i w Rosji. I właściwie z takich 4 pozornie nieprzystających do siebie etiud stworzyła taką bardzo ciekawą metaforę. Ona dopiero jakby układa się w finale filmu. Myślę też, że to jest film dzisiaj szczególnie ważny. Z polskiej perspektywy ta wojna właściwie przestała być abstrakcją. Ona toczy się właściwie gdzieś na wyciągnięcie ręki, tuż za miedzą. Coraz częściej o niej rozmawiamy, coraz bardziej się jej boimy. I dlatego myślę, że ten film jest szczególnie dzisiaj bardzo aktualny.